Cześć wszystkim, znowu Poniu 7, nasza część Nox. Dobra, dzisiaj znajdujemy, która z tych skrzyń jest mimikiem. Ponieważ słyszałem parę mimików. Okej. Okay. Chyba wszystkie. A! Czyli w ten sposób jednak się nie da ich odkryć. Tak, się podejdzie, to nadal się pokazuje use. W ten sposób ich nie odkryjemy. Dobra. Myślałem, że to jest sposób jakiś. Najwidoczniej jest jedyny sposób, to. Nie wiem. Sposób to. O nie, on zjadł szybki wszystkie jabłka. Trochę mu pomogłem w tej walce. Dobra. Jest jeszcze jeden gość. Znowu możemy jakąś szatę. Chyba po prostu trzeba będzie. Tak. Ciemno próbować. Czy mogę jakoś za... Mogę po prostu je ciachać. W ten sposób odkryć, czy któraś nie jest. Dobra, albo to ta, albo ta. Okej, więc to musi być ta. Nie. Serio? Ej, to powinno cię trafić. Serio, przecież podchodziłem do niego. Dlaczego to go nie trafiło? A, ta gra jest nie fair. Na wielu frontach. Nie zjadaj mi jabłek. Chociaż ich tak nie potrzebuję, ale... Ale nie. Dobra, co my tu mamy? O, klucz! Fajnie. Dobra. Otworzyliśmy to, więc... Tamta droga pewnie prowadzi dalej. Zobaczmy, co jest jeszcze w tym korytarzu. Beczki! Śmierć beczką. Dobra. Coś ukrytego? Chyba nie. O, iż... Kurczę, trochę straszny jest ten jego odgłos. To samo. Skorpion jest już aż takim poważnym przeciwnikiem. To zdecydowanie nie ma nic ukrytego. Proszę nie być, proszę nie bądź mimikiem. Dzięki. Coś jeszcze? Czasami ukryte pomieszczenia prowadzą takie incepcje. Za jednym ukrytym pomieszczeniem kryje się kolejne ukryte pomieszczenie. Więc trzeba uważać. Można pozwolić, żeby jakiekolwiek ukryte pomieszczenia uciekły naszą uwadze. Od początku tej gry pewności już dużo mi uciekło. Okej, już mam maksymalną ilość grzybków. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. O, siema. Jak to ci się podobało? Ta. Fajnie spotkać skrzynie, które nie są mimikami. Już? Zabiliście się? Jeden się zabił. Au! Myślałem, że zabiję go jednym czasem. No cóż. Mighty Wizard World of Polyp's Bane. Okej. Okay. Te szaty mi się zepsują, to będę miał zastępstwo. Jeszcze tam jest jeden? Nie, połapany. Okej. Okay. Dobra. Może ze szatami nic specjalnego tutaj nie było. Aha, aha.
No, trochę many by się przydało. Sposób. Okej, okay, więcej spawnerów. Ej, nie ten czar. A, gdybym tak mógł przestać pudłować i skrzydki zaknąć, byłoby fajnie. Okazuje się, że mimiki są wszystkożerne. Nie jest to tylko poszukiwacz przygód, ale również jabłka. Tak, ciekawy jest fakt, ale wolałbym, gdyby jadły tylko jabłka. Musicie spawnować te wszystkie wredne stworzenia. O, dzięki za aktywowanie mojej pułapki, którą przypadkiem tamten mimik ominął. O, ty. Chcę cię ustrzelić. Co ty na to? A ja na to jak na lato. Hej, nadal mnie nie widzisz? Hej, koło twojej głowy przeleciało już 4 firebole. Nadal nie zwracasz na mnie uwagi. Nie żeby mi to przeszkadzało, ale trochę zaczynam wątpić w twoją inteligencję. Bo holdery to były takie raczej inteligentne stworzenia. Z tego co pamiętam. Co tu mamy? Złoto, okej. Ta, te chyba czary w pułapkach nie są zbyt przydatne. Przynajmniej nie zadają aż tyle obrażeń, żeby... żeby zabijać jakoś skutecznie te potwory. Okej. Okay. Umieszczenie fireballów w pułapce też również średnio skuteczne. Okej. O, fireball przeleciał tam wtedy. Po prostu się popatrzę i zacznę się zastanawiać nad moim życiem. Okej, dobra, teraz zawody. Oj, zdechło. Myślałem, że przeżyję i będę musiał go dobić. Zrobić zawody, kto pierwszy kogo urazi. Piorunem. Okej. Jeszcze się udało mi się zabić. Okej, to przeszło, to byłoby dobrze, okej. Spadaj, nie lubię cię. Okay, wiecie co, chyba pokasuję te. Zresztą trochę przeszkadzają mi one w poruszaniu się. Okej, okay, proszę nie bądź... Dobra, mimikiem, fajnie. Hej! O, dwa mi się spoko, fajnie. Teraz fireball? Fajnie. Okej. Okay. My trochę napalczywe mi się. Nie jesteś mimikiem? Chyba nie. Bo nie skrzeczysz. A, jednak byłeś. A, nie to zaklęcie. Sorry. To być to zaklęcie, które ułatwia mi celowanie w rzeczy. Ha.
Proszę, daj się otruć więcej. O nie, o nie. Był bardzo kiepski moment na Confuse. A, uciekasz. Niedźwiedzie nie są aż takie odważne. Również uciekają. Dobra, dobra. No, prosto. Może zjem parę jabłek, zamiast rzucać zaklęcia. W sposób jak znajdę jakieś kolejne, to będę mógł je zebrać. Żaden mimik mi ich nie podbierze. O co? Mighty Wizard Helm of Andy's Up and Healing. O! Co mogłoby się akurat przydać? Dalej to mój Steady Wizard Helm. Co może nawet go nałożę. Chociaż to leczenie nie jest aż tak potężne. Okej. Okay. Zobaczmy, czy co jeszcze tam jest. Ponadto za żaden z nich nie jest mimikiem. O, nie byli. Nie były. Okej, okay, dobra. Miło, z ich strony. Ze strony skrzynek. Skrzynki również czasem mogą być miłe. Mimo iż są przedmiotem. I nie okazują żadnych... O! Cześć, misiu, uważaj na zielone coś. Okej, okay, to jest nowa pułapka, którą, jak widzicie, musimy uważać. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Z jednym słowem Death Room. Jeśli będziemy chcieli zrobić coś nie dającego doświadczenia, to tam możemy to zrobić. Czy mi się dawały doświadczenia? Chyba jeszcze dawają. Muszę sprawdzić. Zabiję jednego. Ach, mamy krzyż zasięg od was. Halabarda, fajna rzecz. Zjadły całe mięso. Sprytne mi się. Okej, okay, mi się dalej dają doświadczenia. Więc nadal je trzeba zabijać standardowymi sposobami. Okej, okay, 4 skrzynie i żadna nie okazała się mimikiem. To jest sukces. Dobra, czy tutaj jest coś rzędnego do zabicia? Chyba nie, ale jest jabłka. Okej. Okay. Jakieś ciekawe ściany? Chyba nie. Dobra, to wróćmy do tej... do tego czegoś. Ta, trochę... trochę straszne dźwięki to wydaje. Ta pułapka. Przy okazji... ta pułapka rzuca zaklęcie, które jest w grze. To się nazywa Force of Nature. Jeszcze... no, niestety tylko... Conjurer potrafi je rzucać, nie Wizard. No, jak widzicie... jest ono całkiem silne. Problem z nim bywa na tym tylko, że jest na tyle silne, ile ktoś będzie długo stał w tej kulce. A ktoś tylko szybko przejdzie przez tą kulkę, ona nie jest zbyt szybka, więc to jest dosyć częsta sytuacja. No to sorry. Może otrzymać trochę średnio leczenie. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Widzicie? No problem. To głupie mi się dało się zabić. Dobra. Tak. Za prezentację wyglądała strasznie, ale aż takie straszne to nie jest. I silne. Przy okazji tą kulkę można zniszczyć, gdybyśmy posiadali czar Counter Magic. Ale jeszcze takiego nie spotkaliśmy. Przy niszczeniu również trzeba uważać, ponieważ niszczy się ona od razu.
na początku się zamienia w mniejsze kulki. Więc trzeba spamować countermeczkę. No dobra, mniejsza o to. Mniejsza o zaklęcia, których jeszcze nie poznaliśmy. I nie wiem, czy w sumie poznamy. W sumie powinniśmy, bo czemu nie, ale... Tak, trochę zabawne, że dostaliśmy Inversion trochę wcześniej od Counter Magic. Chociaż w sumie Counter Magic na większą ilość zaklęć potrafi oddziaływać niż Inversion. Okej, powoli. Nic się nie śpieszy, więc możemy przejść powoli i uniknąć zbędnych ofiar w ludziach. Bądź ekwipunku. O! Okej, wiecie co? Robi się tak trochę cicho. Jakbyśmy się zbliżali do końca. O! Zdecydowanie zbliżamy się do końca. Okej, pewnie parę kolejnych pijawek teraz wyskoczy na nas. O! Albo holdery. Nie podchodzić do tego. Nie podchodzić do oka na zasięg jego laserów. Taki dobra porada życiowa. Jacyś lir... Mimicy nie. Okej, dobra, co my tu mamy? Force Field! Okej, w końcu drugi poziom tego zaklęcia. Więc może przydałoby się rzucić to. Szkoda, że nie jest opisane dokładnie, jak większe poziomy zwiększają moc zaklęcia, ani w ten sposób właściwie nie jest opisana moc zaklęcia. Co robi? Liczebnie. No cóż. Bez tego też się da jakoś grać. Dobra, teraz muszę się wrócić do many. Prawdopodobnie. Tum, 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 tum. Okay. Nie, nie ta strona. Dobra, rzucę sobie ten wyższy poziom Force Field. Ponieważ mogę. Dobra, no to szybko biegniemy. Dobra, co my tutaj mamy? Więcej Grizzly? O, patrzcie, żadnych niespodziankowych misiów. Jestem prawie że zawiedziony. Okej, wszędzie ściany są solidne. Więc chyba nie... ominąłem żadnego ukrytego miejsca. Okej, to zdecydowanie nie wygląda jak na arenę z bossem do walki. O, drzwi się pozamykały. O! Dajcie przyzywacze! Przyszliście mi pomóc w mojej szlachetnej misji, a czekajcie, jeszcze nie pogadaliśmy. Oh dear. Oh dear. Co te golemy. A, mocno biją. I są poniekąd chyba odporne na ogień. Trochę mniej na ten, na magiczne pociski. Dobrze, że mam trzeci poziom tego zaklęcia. Tak, zdecydowanie mogę więcej nim spamować niż Fireballem. Okej. Okay. Szczęście nie są zbyt szybkie. Ale dobra, ta uliczka jest trochę ciasna na robienie takich manewrów. Okej, okay, dobra. Ma się wystrzegać golemów, ale okazało się, że nie były aż takie potężne. Rzeczywiście powinienem korzystać z magicznych pocisków zamiast kuli ognistej. Dają się być całkiem skuteczne. Okej. Okay. I oto jest Wyrdling. Dobra. Jeszcze spojrzę na halabardę. Przed potrzebujemy Wyrdling. 22 obrażenia. 5 base, 5 z siły oraz 12 z szoka. A właśnie, który to poziom był szoka? Tak, poziom 4 szoka. No to Wyrdling, chodź do nas!
tak po prostu sobie wszedł. Fajnie. Więc możemy spojrzeć drugi raz. I mamy tak, poziom trzeci szoka, więc spadły nam obrażenia. Dwa. Ale mamy poziom drugi wampiryzmu. Co jest średnio przydatny dla czarodzieja, ale okej, niech będzie. Okej, żaby, których nie możemy zabić, ponieważ są w wodzie. Logika. Okej, dobra. Poszło w miarę sprawnie. Więc możemy się zbierać, tak? Tak, pewnie. Wiecie co, mogę w sumie jeszcze odwiedzić kupców na trochę złota. Perhaps you could use a scroll or potion? Infravision. Nie, to jest inversion, poziom drugi. Nie, nie potrzebuję. Drain mana. Co ja mógłbym to wziąć? Przecież nie jest aż to bitewny czar, więc ne. Protect from shock. Nie widzę, czy w przyszłości jeszcze będziemy jakoś walczyć z przeciwnikami z szokiem obrażenia. Book of Pool. Mech. Dobra. Ten pan nie miał nic ciekawego. Zobaczmy tamtego pana. Ah, stranger. Let's get to know each other. Buy something. Ta jakaś zapasowa szata mogłaby się przydać. Mam Mighty oraz tą Mighty, więc nie. Mam dwie zapasowe Mighty szaty, więc. Mam też dwa zapasowe Mighty buty. To już sobie mogę sprzedać. Chociaż nie, niech służą mi do końca. Ok, Steady, Mighty to Steady sprzedam. Steady Cloak również. Dobra, mam trzy cloaki. Mam sporo ekwipunków za nadżu. Ok, co jest lepsze, to? Level 1 Impact, level 2 Vampirism. Czy to? Level 1 Impact. Ile za to mi dasz? 400, za to dasz mi 100. Wiecie co, z lasek i tak nie używam. Bo nie. A 400 złota bardziej się przyda. Dobra, co tu jeszcze mam? Okej. Dobra. Potrzymam w zapasie. A złoto może się jeszcze przydać w przyszłości na jakiś kup, na jakiś czarów. No jest okej, dobra. No wszystko, co przewaliśmy zrobić. Gather whatever supplies you need from these merchants and return to me when you are ready to leave. Okej, już to zrobiliśmy, no to ruszamy w drogę dalej, gdziekolwiek. The mantle of responsibility rests with you, lad. And your surprise attack against Hecuba, getting there by way of the dismal swamp, is the best plan we have. Crossing the swamp in one piece is dismal challenge in itself. Look for Alwyn's brother, the conjurer Mordwin. He has supplies. And beware of the ogre post at the swamp's northern edge. Find the nomad trading post, and you'll be in position to launch your attack from where Hecuba expects it least. Okay. Here we are, lad, the dismal swamp. This is as far as I can safely take you. A short way up this path you'll find the home of Mordwin, brother of Alwyn the Conjurer. He's expecting you. I must hurry, and so should you. You remain our only hope. Oczywiście, oczywiście. I know it's hard to believe, but Mordwin truly does reside in this godforsaken place. Apparently the swamp is the only source for rare ingredients of his exotic potions and powerful elixirs. Hurry up the path. You can't miss his house. Okej. Spoko. Jesteśmy na typowym poziomie z bagnami teraz. Czekajcie, mieliśmy typową starożytną świątynię, typowy poziom z lawą, teraz typowy poziom na bagnach. A, jeszcze zmierzamy do typowego poziomu z nieumarłymi. Z Ziemią Nieumarłych. Okej. To jest Nox. To jest Nox. Ale jest fajnie. Dobrze, w następnym odcinku przemierzamy typowy poziom z bagnami, walcząc z nieumarłymi i innymi złymi rzeczami, które tu napotkamy. I
No, tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.